siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Podcast Szósty set, odcinek numer 32. Witam Was bardzo serdecznie ze studia w Rzeszowie, Filip Korfanta, wraz ze mną są... W Warszawie Michał Kwietko-Bębnowski. Oraz Piotr Złoch. Z tego miejsca, Filipie, powinieneś był się przywitać per redaktor Filip Korfanty. Nie, ja myślę, że na pewno określenia trzeba sobie zasłużyć, ale wiem, do czego zmierzasz. W każdym razie tam jakieś wątpliwości się pojawiły ze strony naszego rzecznika prasowego, samozwańczego Michała Kwietko-Bębnowskiego, który na Twitterze zastanawiał się, co ze mną dalej, ale muszę dementować wszystkie plotki, poszlaki, niuanse. Nikt mi bana na mikrofon nie dał, więc słyszymy się w szóstym secie dzisiaj i mam nadzieję również w przyszłości. Także no, z nami nasz ekspert, jednocześnie redaktor sportowych faktów, Filip Korfanty. Bardzo nam miło. Mi również bardzo miło, ale tak jak mówię, nie nadużywałbym pewnych określeń. A teraz może już... Do brzegu, za nami kolejny weekend z Plus Ligą, jak już się okazuje, ostatni, zresztą jak dawna było wiadomo, ostatni. Idąc pewnym schematem ostatniego odcinku, poznaliśmy trzy kolejne zespoły, które nie zdobyły Mistrzostwa Polski i jak się okazuje, została już tylko jedna drużyna, a zatem PGS Kraj Bełchatów mistrzem Polski. Tam, daradam. No właśnie, wielkie brawa dla zespołu z Bełchatowa. Mariusz Wlazły ma już w kolekcji. Michale, czy to była bełchatowska trąbka? To była trąbka rodem z Olsztyna, a obecnie warszawska. No właśnie. Mariusz Wlazły zdobył swój 9. tytuł mistrzowski. Był on jedną z czołowych postaci w ogóle tych finałów, aczkolwiek moim zdaniem tak nie do końca, ale do tego może jeszcze będzie okazja nawiązać. Brązowym medalistą w tym sezonie została drużyna Trefla Gdańsk, prowadzona przez Andrzeja Anastasiego. Zdobyli oni też Puchar Polski, więc chyba zakończył sezon bardzo zadowoleni. A co panowie w Olsztynie? Przegrał Indyk Poladedet z Olsztyn pojedynego trzecie miejsce, ale moim zdaniem nie był to przegrany sezon przez Olsztyn. Myślę, że puenta jednak będzie pozytywna waszych wypowiedzi, jak sądzę, pomimo tego, że jednak medalu nie będzie. Co sądzicie? Czyli rozumiem, że kolejność mamy taką, że najlepszych zostawiamy na koniec. No dobrze. Olsztyn myślę, że niedosyt na pewno być musi, no bo trudno być szczęśliwym w pełni z czwartego miejsca, zwłaszcza gdy w trzech z czterech tych meczów o medale było się tak blisko zwycięstwa. Natomiast no, całościowo tego sezonu na pewno nie można ocenić negatywnie, a myślę, że wręcz pozytywnie, no bo bądźmy szczerzy, no gdyby ktoś powiedział komukolwiek, myślę w Olsztynie, komukolwiek z zawodników, ze sztabu szkoleniowego, z prezesów, z kibiców, że na koniec będziecie na czwartym miejscu, czy bierzecie to w ciemno, czy może jednak po prostu zostawiacie sobie furtkę do walki, no to chyba nikt by nie odrzucił takiej propozycji. Na pewno ja bym nie odrzucił, ale z drugiej strony od początku sezonu i władze klubu, i zawodnicy, i w sumie kibice celowali w szóstkę, a z tej szóstki do czwórki, jak się okazało, aż tak daleko nie było. No trochę szczęśliwych zbiegów okoliczności. No bardzo interesujące spotkania z Asseco Rysowią Rzeszów, które rozstrzygnęły o tym, że AZS Olsztyn awansował do półfinału. Natomiast niedosyt może jest bardziej w tym, że chyba bliżej było srebrnego medalu niż medalu brązowego, bo chyba bliżej było do grania z Aksy Kędzierzyn-Koźle w tych dwóch spotkaniach półfinałowych niż Tref Gdańsk w tych meczach o brąz. Trochę wydaje mi się, że być może na sam koniec sezonu olsztynianom już zabrakło trochę pary, a myślę, że bardzo nie pomylę się, jeśli powiem, że pary zabrakło przede wszystkim czwórce atakujących zespołów, które zmierzyły się w spotkaniach o medal. Wydaje mi się, że to oni chyba najbardziej odczuli trudy sezonu i to oni nie pociągnęli swoich zespołów do zwycięstw. Zacznijmy może w ogóle od tym, co się działo w tych spotkaniach Olsztyna z Gdańskiem. Pierwsze spotkanie w Olsztynie, 2-0 prowadzenie olsztynian. No i podobnie jak w jednym z meczów fazy zasadniczej, Tref Gdańsk odwraca losy meczu i ostatecznie wywozi z Olsztyna zwycięstwo po tiebreaku. No tak, tylko że tak jak z reguły się mówi, no kto nie wygrywa 2-0, ten przegrywa 2-3. Co bardziej krewcy, kibice potrafią na przykład nazwać takie, no mecz, który się tak kończy przy prowadzeniu 2-0, no wręcz frajerstwem, że to jest frajerska porażka, że drużyna nie ma ja i tego typu określenia się czasem pojawiają, tak tutaj moim zdaniem akurat w tym spotkaniu w Urani z Treflem, no to Trefl mógłby mieć ogromne pretensje do siebie, gdyby tego meczu nie wygrał. Tak, do tej plejady określeń jeszcze dodałbym, czy oni śpią po 10-minutowej przerwie,
czy oni już czują się zwycięzcami po dwóch wygranych setach. No tak, jest faktycznie jest takie przekonanie. Ja się z tego przekonania trochę wyleczyłem, w szczególności z tego względu, że właśnie AZS Olsztyn w tym sezonie akurat nielicznie te mecze w tiebreakach przegrywał przy prowadzeniu już 2-0. I ten mecz nie był inny, w sensie ja no, cały czas miałem trochę takie wrażenie i jak w którymś tam odcinku naszego podcastu użyłem stwierdzenia, że AZS Olsztyn to jest taka Agnieszka Radwańska trochę piłki siatkowej, a mianowicie jeżeli przeciwnik popełnia więcej błędów, jeżeli przeciwnik teoretycznie lepszy nie gra swojej gry, no to AZS Olsztyn ładną siatkówkę grając, techniczną, sprytną, też z w miarę dobrze rozłożonymi akcentami ofensywnymi jest w stanie tę walkę nawiązać. Tutaj, podobnie zresztą jak w przypadku meczu wyjazdowego z Zaksą Kędzierzyn-Koźle w półfinale, podobnie jak i tutaj w hali Urania, ten pierwszy mecz półfinałowy AZS przegrał, dlatego że Gdańsk po prostu zaczął grać dużo lepiej i na to zwycięstwo zasłużył, więc i tak ten drugi set wyciągnięty chyba ze stanu 18-22 już był swego rodzaju cudem, no ale jak się okazuje cuda się zdarzają raz, ale drugi raz już się nie zdarzyły, no i AZS Olsztyn po prostu ten mecz przegrał, ale to nie wynikało z ich, nie wiem, fatalnej gry, to po prostu Gdańsk docisnął pedał gazu i po prostu Olsztyn wyprzedził i po prostu dojechał do linii mety w tym spotkaniu na przedzie. Wyszła w tym dwumeczu, jak się okazało, jednak przewaga Gdańska na lewym skrzydle, przewaga ofensywna dość duża, przewaga również warunków fizycznych, bo to też chyba później wpływało właśnie na relacje blok-obrona. Olsztyn zamurował trefl w tym pierwszym wysoko wygranym secie i to był jedyny tak naprawdę set, w którym Olsztyn miał tak zdecydowaną przewagę nad treflem. Później te 8 kolejnych, no to już nawet mimo zwycięstwa Olsztyna właśnie w drugim secie w Olsztynie, w drugim secie w Gdańsku, tam już raczej gdzieś serię bardziej błędów, seria takiego trochę zaćmienia trefla, bo to ogólnie w Olsztynie właśnie tak ktoś spojrzy na wyniki i może sobie pomyśleć, no poza tym pierwszym setem to bardzo wyrównane spotkanie. No nie do końca, bo tref w drugim, trzecim, czwartym secie, w tiebreaku zresztą też, tu miał przewagę kilkupunktową. We wszystkich tych setach to tę przewagę tracił. W drugim Olsztyn wygrał końcówkę, w trzecim, czwartym i w tiebreaku już te końcówki dla trefla. Dlatego właśnie mówiłem, że to tref mógłby mieć do siebie większe jednak pretensje, że to spotkanie przegrał, mimo że przecież przegrywał 0-2. No ale wracając do tego, o czym mówiłem na początku, no zwłaszcza w Gdańsku było widać ogromną przewagę jednak, jeśli chodzi o siłę ofensywną w drużynie trefla, jeżeli chodzi o lewe skrzydło. Ty, Filipie, mówiłeś, się jak najbardziej zgadzam, i po Janie Hadrawie, i po Damianie Szulcu było widać bardzo mocno jednak trudy tych playoffów rozgrywanych w szaleńczym tempie. Trudy też całego sezonu, bo to byli dwaj z tych zawodników, którzy dostawali najwięcej piłek w lidze, w zasadzie gdzieś tam obok chyba Łukasza Kaczmarka. No i efekt był taki, jaki był, no i ktoś musiał ten atak pociągnąć i ten atak pociągnął przede wszystkim w tych seriach Artur Szalpuk, którego dodatkowo w Gdańsku jeszcze wsparł mocno Mateusz Mika i dlatego właśnie w Gdańsku już to zwycięstwo trefla było gładsze, a w Olsztynie było mimo wszystko zasłużone, chociaż może nie aż tak łatwo. No właśnie i tutaj bardzo płynnie przechodząc, ty wspomniałeś lewe skrzydło gdańszczan, to, że właśnie i Mateusz Mika i Artur Szalpuk, oni pomogli w tych momentach, w których Damian Szulc radził sobie gorzej. W Olsztynie ten, który w ostatnim miesiącu, może dwóch miesiącach, zaczął pełnić chyba niespodziewaną dla siebie rolę, czyli ofensywnego przyjmującego, Robert Andringa, no on w tych dwóch spotkaniach z Gdańskiem nie zachwycił. On miał taki moment, że po tych dwóch wygranych setach w Olsztynie, on miał chyba, nie wiem, jeden atak skończony na 10, jeden atak skończony na 12. Potem trochę tę statystykę podgonił. Natomiast, no nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o... No finalnie okazuje się, że na tle wysokiego bloku i dobrego bloku, bo trzeba przyznać, że i Artur Szalpuk i Damian Szulc też ten blok potrafią postawić, no to niestety trochę tych warunków fizycznych Robertowi Andrindze zabrakło. Może tutaj też wchodziło w grę zmęczenie. No a ani Tomasz Russo, ani Adrian Buchowski też nie udźwignęli tej roli wsparcia dla Jana Hadrawy. No i efekt był taki, że trochę Olsztyn wrócił do takiej gry, którą prezentował na początku sezonu, czyli Kuba Kochanowski, Jan Hadrawa. Sporadycznie włączali się inni zawodnicy, ale to było po prostu za mało. No tak, wspomnieliście o tym, co zawiodło w Olsztynie, ja się z tym zgadzam, że o ile w miarę w okolicy swojej przeciętności oscylowali i Tomasz Russo, i Adrian Buchowski, którzy się na boisku wymieniali,
to właśnie zawiódł przede wszystkim Robert Andringa, który we wcześniejszych spotkaniach pełnił jedną z kluczowych ról obok Jana Hadrawy i Jakuba Kochanowskiego. No teraz już Roberta Andringi zabrakło, zwłaszcza w ataku w drugim spotkaniu, więc generalnie chyba właśnie to w dużej mierze zadecydowało, plus pewnie to zmęczenie Jana Hadrawy i już nie najlepsza efektywność Czecha, aczkolwiek i tak swoje kilka dobrych momentów miał w tym dwumeczu. Z kolei po stronie Gdańska no chyba przede wszystkim rzuca się pewna słabość Damiana Schulza w tych meczach finałowych. On w pierwszym secie w Olsztynie został zmieniony przez Bradleya Guntera, a to jest bardzo rzadka sytuacja w tym sezonie, bo Kanadyjczyk jednak bardzo rzadko się pojawiał na boisku. To trochę tak jakby Mariusz Wlazły został zmieniony przez Szymona Romacia, a wiem, że mimo że Wlazły miewał gorsze momenty, to raczej też do takich zmian nie dochodziło. No właśnie, trochę tak. To było bardzo duże zaskoczenie, co zresztą myślę, że sporo mówi o tym, jak grał Damian Schulz. Z kolei Damianowi trzeba oddać, że odpalił w tiebreaku. Odpalił i to znacząco. Tam skończył 5 z 7 piłek i mocno przyczynił się do tego, że gdańszczanie to zwycięstwo z Olsztyna wywieźli. Natomiast po przeciwnym, nazwijmy to, biegunie, na przykład drugi set, gdzie było 16-21, prowadzili gdańszczanie 21-16 i myślę, że na spółkę Schulz i Kozłowski zawalili tego seta. Damian Schulz chyba 3 kolejne ataki, 2 kolejne wyrzucił w aut, a chyba trzeci raz dał się albo podbić, albo zablokować, przez co w dużej mierze dzięki temu właśnie Olsztynianie dogonili Gdańszczan i ostatecznie wygrali tego drugiego seta. Tak, akurat Damian Schulz 2 razy został zablokowany na lewym skrzydle, raz wywalił w aut z lewego skrzydła i z tego co kojarzę jeszcze raz wyrzucił w aut piłkę w ataku z prawego skrzydła, więc zgadzam się, że on tutaj bardzo Olsztynianom pomógł wygrać tego seta. Wspomniałeś o Michale Kozłowskim i o ile faktycznie ten drugi set, ja tutaj nie wiem, czy akurat jemu przypisywał zasługi, jeżeli można tak to ująć, w tym, że Gdańsk przegrał tego seta. Natomiast wspominaliśmy o tym, że TJ Sanders też nie mógł zaliczyć playoffów do najbardziej udanych. Domagaliśmy się nieco wejścia Michała Kozłowskiego, no i Andrea Anastazji bez cienia wątpliwości słucha szóstego seta, bo on właśnie Michała Kozłowskiego wpuścił i moim zdaniem on w Olsztynie bardzo pomógł i uporządkował grę Gdańska w tym trudnym momencie. No i znowu, pytanie, gdzie Gdańsk byłby, gdyby miał lepszego rozgrywającego pokroju, strzelam, Lukasa Kampy, bo wydaje mi się, że to był ten element, którego w grze Gdańska mogło zabraknąć do gry w finale, a nie o brązowy medal. Natomiast właśnie Michał Kozłowski to jest ta postać, której ja bym raczej przypisał plusika. Wiesz co, to ja się z tym nie zgodzę. Moim zdaniem obaj rozgrywający w tym dwumeczu byli najsłabszymi punktami Gdańska, chociaż w pierwszym meczu no, fatalnie grał Sanders momentami, głównie jeśli chodzi o dokładność rozegrania, no, ale Michał Kozłowski wszedł trochę, może tą grę poprawił, ale dalej raz po raz zdarzały mu się babole. Zawodnicy często musieli kiwać, pasować, atakować w jakiś ekwilibrystyczny sposób. Być może to nie kwestia dokładności rozegrania, tylko po prostu być może to jednak skrzydłowi czy też środkowi gubili tempo ataku. Być może to jest ich wina, ale nie chcę tego rozstrzygać. Natomiast jeśli tylu zawodników naraz ma problem z tempem, to myślę, że być może jednak problem jest po stronie rozgrywającego. No ja się z kolei tutaj wetnę trochę i się nie zgodzę z żadnym z was do końca, bo ja na przykład uważam, że tak jak wspominałem o lewym skrzydle, tak jeszcze drugim elementem, który tak wpłynął na to, że jednak ten drugi mecz miał dość jednostronny przebieg, no nie ukrywajmy, to właśnie było to, że tutaj dość niespodziewanie jednak, bo sami wiecie, że akurat należę do grona tych dość mocnych krytyków Sandersa, to Kanadyjczyk tutaj dość niespodziewanie wypadł akurat w tym meczu dość dobrze, a na pewno dużo lepiej na tle Pawła Wojckiego, któremu jednak towarzyszyło bardzo dużo niedokładności. Chyba na nim też zresztą już te trudne sezony się odbiły. I wydaje mi się, że tak jak oczywiście w Olsztynie się jak najbardziej, Filipie, z tobą zgadzam, jak i zresztą z tobą, Piotrze, że no bardzo słabo zagrał Sanders. I może nawet jeżeli Kozłowski faktycznie też nie grał rewelacyjnie, to i tak poprawił tę grę trefla. Tak już uważam, że w Ergo Arenie naprawdę Sanders może ten mecz zaliczyć do zdecydowanie tych z grona chyba najbardziej jego w ogóle udanych w barwach trefla. Nie pozwoliłeś mi dokończyć, ja właśnie trochę do tego miałem zmierzać, że w tym drugim spotkaniu TJ Sanders zagrał świetnie moim zdaniem w pierwszym secie. Nawet pamiętam, że pisałem o tym na Twitterze, że o ile ostatnio mu się dostawało, to jednak ten pierwszy set pokazał, że on grać jednak potrafi i nie, powiedzmy, nie hamuje atakujących Gdańska.
ale później już trochę swój poziom obniżył, moim zdaniem. I też nie bez powodu to wejście Michała Kozłowskiego, który no też nie jestem po prostu skłonny uznać ich obu gry za dobrą. Aczkolwiek no rzeczywiście to trochę lepiej było w Gdańsku, zresztą o tym też świadczy efektywność ataku zespołów. W pierwszym spotkaniu gdańszczanie zaliczyli efektywność 27%, zostali 17 razy zablokowani, a w drugim spotkaniu gdańszczanie mieli efektywność ataku, jeśli się nie mylę, 45%. I zostali zablokowani tylko 5 razy, więc no, ta statystyka jednak pozwala sądzić, że to rozegranie pewnie było trochę lepsze. To była jedna ze składowych tego, że atak Gdańska był trochę lepszy w tym drugim spotkaniu. Nawet bym powiedział, że dobry. No ale jednak, biorąc pod uwagę wszystkich zawodników Gdańska, to uważam, że najsłabszym punktem ich było właśnie rozegranie. W myśl starej dobrej zasady, let's agree to disagree. Zgódźmy się na to, że się nie zgadzamy. I ja poruszyłbym jedną kwestię taktyczną. Co sądzicie o taktyce serwowania w Mateusza Mikę? Przez te dwa spotkania Mateusz Mika przyjął piłkę 80 razy? 90 razy? Przepraszam, 100 razy. 100 razy, tak, dokładnie 100 razy. Tak, Mateusz Mika... Też na to zwróciłem uwagę, tak sobie to policzyłem. I co wy o tym sądzicie? Bo ja co prawda chyba rozumiem, jaka idea stała za taką, a nie inną taktyką. Wydawało mi się, że po prostu... Roberto Santilli może chciał wykorzystać nieco słabość fizyczną Mateusza Miki i go trochę zamęczyć, wiedząc, że, no, że na ławce zostaje Wojciech Ferenc, który no, raczej nie jest w stanie zagrać na aż tak dobrym poziomie jak Mateusz Mika. Natomiast no, on sobie po prostu z tymi przyjęciami finalnie radził przyzwoicie i nie popełniał błędów. I dobra decyzja, zła decyzja Santilliego. No z tym przyzwoicie to... Połowicznie bym się zgodził, on sobie z tym radził. Bywało różnie. Mi się wydaje, że on sporo szarpał przyjęciem, ale też sporo piłek przyjął dobrze, więc bym powiedział, że było tak średnio. Tak, zwłaszcza w Olsztynie sobie radził naprawdę kiepsko i te serie, o których mówiłem, właśnie trefla pozwalające Olsztynowi nadganiać w końcówkach, to też często wynikały właśnie z tego przyjęcia, które potem powodowało, że trefl musiał radzić sobie na wysokich, trudnych piłkach, bo jeszcze po tych kiepskich przyjęciach właśnie rozgrywający nie bardzo nadrabiali. No i Trefl sobie radził bardzo różnie, z tego też względu właśnie AZS potrafił nadrabiać i akurat zresztą tak samo przełożyło się to też dość na no, niezbyt imponujący wynik Mateusza Miki w ataku, bo o ile jeszcze te 12 punktów na 41% skuteczności, no możemy powiedzieć, że nie taki dramat, no to jak dołożymy to, że został 5 razy zablokowany, 3 razy popełnił błąd, no to ta efektywność faktycznie bardzo mizerna i uważam, że ta taktyka w Olsztynie się sprawdziła. I pewnie zresztą, gdyby się nie sprawdziła, to by Olsztyn w Gdańsku nie próbował powtórzyć. Natomiast no, w Ergo Arenie szło to już zupełnie inaczej. Mika radził sobie lepiej z tym przyjęciem, radził sobie lepiej w ataku. I być może zabrakło Olsztynowi gdzieś przestawienia się na przykład na Macieja Olenderka, bo akurat Artur Szalpuk uważam, że taktyka omijania go flotami była dość logiczna, bo Szalpuk akurat z flotami i z przyjęciem na palce naprawdę radzi sobie całkiem dobrze, a może nawet więcej niż całkiem. Znaczy, tak, ja ogólnie się zgadzam właśnie z tym, że chyba jednak najmniej celowałbym w Szalpuka flotami, a z tym przyjęciem Mateusza Miki też po części może chodziło o to, żeby go wyłączyć z ataku i po prostu uprościć sobie grę blokiem, bo jednak pewnie nie było to jakoś bardzo trudne, bardzo skomplikowane, gdzieś jakieś piłki obok niego i Mateusz musiał już trochę przyklęknąć, nie wiem, kucnąć i tak dalej, także pewnie po części też o to chodziło. Taktyka dziwna, ale też nie jakoś znacznie inaczej zagrał Gdańsk, jeśli chodzi o zagrywkę, bo oni z kolei za cel sobie obrali też, można powiedzieć, w głównej mierze jednego zawodnika. Mam na myśli Michała Żurka, który przyjął piłek... 77. Tak, no właśnie, 77, jak to już szybko, Piotrze, policzyłeś. Więc to też jest całkiem niemało. Nie musiałem liczyć, ja to wiem. Rano się budzisz, myślę, o, Michał Żurek przyjął 77 piłek i on rzeczywiście tyle przyjął. No dobrze, no to jeszcze jedna rywalizacja. Rywalizacja być może dwójki podstawowych środkowych w reprezentacji Polski w nadchodzącym sezonie. Kuba Kochanowski kontra Piotr Nowakowski. No i chyba Piotrek Nowakowski pokazał Kubie, że jeszcze ma się czego uczyć, bo to były zdecydowanie lepsze mecze cichego Pita. A Kuba Kochanowski może też nieco zmęczony. W pierwszym meczu akurat zagrał bardzo dobrze. Tutaj akurat nie miałbym do niego zastrzeżeń. Tak jak wspominałem zresztą, że on i Jan Hadrawa tak naprawdę ratowali trochę grę ofensywną Olsztyna.
Natomiast też wyrzucenie piłki na przykład w drugim secie przy piłce setowej w górze, no to też chluby Kubie nie przynosi. Natomiast coś, na co też zwróciłbym uwagę, no to jednak Kuba Kochanowski trochę nie radził sobie w grze 1-1 właśnie z Piotrkiem Nowakowskim i w zasadzie z Danielem McDonnellem też. I to jest coś, nad czym uważam, że akurat Kuba musi popracować najbardziej. Przy czym pytanie, czy to nie jest tak, że jego warunki fizyczne, które jak na środkowego może nie są aż tak imponujące, nie będą dla niego w tym jakąś przeszkodą. No tak, to było widoczne, myślę, też zwłaszcza w Gdańsku i to też no, było powiązane z tym, o czym mówiliśmy. Mateusz Mika lepiej radził sobie w Gdańsku w przyjęciu, rozgrywający trefla lepiej grali w Gdańsku, to i Piotr Nowakowski dostawał piłki na takim zasięgu, że faktycznie no, złapanie go... No, żeby Kuba Kochanowski przy swoich warunkach takiego Piotra Nowakowskiego na zasięgu w ogóle złapał, jeżeli to w ogóle jest możliwe, no to musi w idealnym tempie wyskoczyć, po prostu złapać maksymalny zasięg i pewnie skakać w ogóle pasywnym blokiem, bo tutaj raczej nie ma mowy o takim bezpośrednim bloku, jeżeli Piotrek Nowakowski piłki nie ściągnie, a on akurat tych piłek nie ściąga zbyt często. To są raczej uderzenia gdzieś pod 9 metr. Także no, efekt był taki, jaki był, ja się tutaj zgadzam. Dan McDonnell też poszalał w ataku, zwłaszcza w Olsztynie. W Ergo Arenie już nie było aż tak kolorowo. No tak, no Kuba Kochanowski ewidentnie musi pracować nad blokiem 1-1. Ja myślę, że przez całą karierę to może być jego najsłabszy element, bo po prostu no, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Natomiast no, musi jakoś umiejętnie to na tyle wypracować, żeby być w stanie zminimalizować po prostu swoje gdzieś niedostatki, bo prowadziliśmy ostatnio taką prywatną dyskusję właśnie na temat środkowych i w sumie na przykład Sreczko Lisinaca dość skutecznie zatrzymał w tych meczach Ligi Mistrzów Dragan Stankowicz, więc środkowy oczywiście o lepszych warunkach od Kuby, ale też no, nie przystających do tego, co posiada na przykład Sreczko, a jednak no, był w stanie go tam naprawdę bardzo skutecznie na tym środku trzymać i myślę, że no, może nie aż w takim stopniu, ale w stopniu co najmniej dobrym też Kuba jest w stanie to wytrenować. Dużo pracy przed nim w nowym już klubie, ale najpierw w reprezentacji. Zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast tak, ja się zgodzę. Moim zdaniem jednak tutaj w tej rywalizacji plusik dla Piotrka Nowakowskiego. I to taki plusik dość znaczący, bo jednak troszkę te rywalizacje to właśnie coś takiego, czego Kuba się może spodziewać też na poziomie międzynarodowym. No to w kwestii rywalizacji Piotrka Nowakowskiego z Jakubem Kochanowskim to już nie mam nic do dodania właściwie, a tak szybko przeszliście przez występ Daniela McDonnella. Ja tutaj się na kilka dni zatrzymam. Myślę, że gdzieś tam kroczek za nimi właśnie podążał amerykański środkowy i ja pochwaliłbym go za te występy, bo w pierwszym spotkaniu na pewno imponującą liczbę bloków zaliczył Kuba Kochanowski, aż 7, ale przecież McDonnell zrobił dokładnie tyle samo. A oprócz tego on był w pierwszym meczu najczęściej zagrywającym drużyny Gdańska, 21 razy zagrywał, a w drugim również, z tym, że ex aequo z Nowakowskim i z Szalpukiem. Ja, Filipie, tylko się wtrącę, bo to wręcz bliźniaczy występ był i chyba styl gry obu zawodników też jest bardzo bliźniaczy, czyli też duża dynamika, też wybieranie kierunków, obracanie piłki przez lewe ramię, przez prawe ramię, też zagrywka atakująca, więc właśnie w Olsztynie to wyglądało tak, jakby naprawdę dwóch równorzędnych rywali się spotkało. No a przecież trudno o Danielu McDonnellu powiedzieć, że jest jakąś rewelacją tego sezonu, więc akurat w tym kluczowym momencie on to udźwignął. Tak, a w meczu półfinałowym też sporą rolę odegrał Wojciech Grzyb, między innymi swoim blokiem, swoją zagrywką, także Daniel McDonnell wywalczył sobie miejsce w szóstce na decydujące o medalu mecze sezonu i moim zdaniem spisał się bardzo pozytywnie, a jeśli porównywać jeszcze jego z Kubą Kochanowskim, wspomniałbym o tym, że kilka razy wybronił ważne piłki, dlatego myślę, że akurat gra w defensywie również na plus i też to samo można powiedzieć o Kubie Kochanowskim, który moim zdaniem w defensywie jak na środkowego spisuje się bez zarzutu. Tak, to jest zdecydowanie taka wartość dodana Kuby. No, mówiliśmy już o tym, ja przynajmniej wspominałem na pewno, że może mniej widoczna niż ataki z Pajpa, Sreczko, Lisynaca, ale też pozwalająca drużynie na zdobycie gdzieś dodatkowego, wartościowego punktu, na przykład na kontrze. No ja akurat uważam, że Dan McDonnell to nie jest środkowy, który prezentuje może nadzwyczajnie równą formę. Jemu się zdarzały mecze świetne, bo to nie tak, że on nagle teraz dopiero wystrzelił. On już takich meczów trochę w tym sezonie miał. Miał też mecze, w których no zupełnie gdzieś nie był w stanie zaistnieć, puste przeloty w bloku.
Stąd też tak ważna była ta rola w drużynie również Wojciecha Grzyba, który wtedy potrafił się pokazać na boisku i to czasem naprawdę być jedną z kluczowych postaci meczu, mimo tego, że wchodził z ławki. Natomiast myślę, że obok Maxwella Holta, no to dwóch takich środkowych właśnie z Plus Ligi może w reprezentacji Stanów Zjednoczonych w tym sezonie spokojnie walczyć o miejsce w składzie. Bo myślę, że tutaj McDonnell może Davida Smitha podgryzać naprawdę. No tam jeszcze pewnie w swoje trzy grosze dorzuci Jeff Gendry, który został niedawno wybrany do drużyny sezonu w NCAA. Także myślę, że może mocno deptać po piętach obecnym weteranom reprezentacji USA na środku siatki, ale to temat na inną dyskusję. Ktoś jeszcze was pozytywnie zaskoczył, negatywnie zaskoczył? O kim waszym zdaniem warto jeszcze wspomnieć? Myślę, że rozbiór logiczny tych dwóch spotkań został przez nas dokonany bardzo szczegółowo. Ja przeszedłbym do jeszcze jednego tematu pośrednio związanego z tymi meczami o brąz, a mianowicie tego, że było nie było, awans do półfinałów i rozegranie tych spotkań o brąz oznacza, że zarówno Trefl Gdańsk, jak i Indyk Pola ZS Olsztyn uzyskają prawo gry w pucharze CEF. I według najświeższych informacji Trefl Gdańsk raczej w tym pucharze CEF nie zagra, co może otworzyć szansę na przykład Asseco Resowi Rzeszów na występ w europejskich pucharach. Natomiast, co może być lekkim zaskoczeniem, no to Indyk Pola ZS Olsztyn próbuje, walczy z tym, żeby ten budżet sklecić. I tak powiedzmy, podejdę do tego z nietypowej strony. Jak sądzicie, czy Indyk Pola ZS Olsztyn mógłby osiągnąć w pucharze C wynik na przykład na poziomie Asseco Resowi Rzeszów, zakładając podobną drabinkę? Mówię o Asseco Resowi w tym sezonie. Myślę, że przy identycznej drabince obecny zespół AZS-u zrobiłby tak sam wynik jak Asseco Resowia. Trudno spodziewać się, że zrobiłby gorszy, skoro Asseco Resowie pokonał w playoffach w sumie. No tak, no to jest inna sprawa, że tak logicznie patrząc, no to całkowicie właściwie nie da się temu zaprzeczyć, ale myślę, że z każdym z rywali, z którymi mierzyła się Resowia, Indyk Pola ZS Olsztyn w obecnym składzie by sobie po prostu poradził. No i również okazał się lepszy od Resowi, ale myślę, że również okazałby się gorszy od Białgorodu. No tutaj raczej chyba też nie mamy wątpliwości. A też, żeby może trochę podszedł atmosferę odnośnie składu polskich drużyn w europejskich pucharach, chyba bodajże Jakub Malkę rzucił ciekawą poszlakę, bo być może okaże się, że Polska w lidze mistrzów jednak będzie miała trzy miejsca, a nie dwa, więc to się mocno przetasuje i może być jeszcze ciekawy w tej sprawie, aczkolwiek może zupełnie jeszcze zbyt wcześnie, żeby nawet takie plotki w ogóle rzucać, że może będą trzy zespoły w lidze mistrzów, a nie dwa. No to jest o tyle ciekawy temat, że ten termin zgłaszania się do pucharów, jeśli ja dobrze pamiętam, to on nie jest jakiś specjalnie długi, a w przypadku Trefla właśnie mówiło, chyba nawet to powiedział prezes klubu Dariusz Gadomski wprost, że gdyby oni zagrali w lidze mistrzów, to była szansa na znalezienie dodatkowych pieniędzy u sponsorów właśnie na ten start. Jeżeli mają grać w pucharze CEF, no to do pucharów się nie zgłaszają, bo ich na to nie stać, bo to się oczywiście nie kalkuluje finansowo. No i właśnie, Trefl się nie zgłosi, a później dopiero wypłynie informacja, że jednak jakaś tam dzika karta dla Polski się znajduje. No to kto będzie tego największym beneficjentem? No właśnie drużyna z Olsztyna. Powiem szczerze, troszkę surrealistycznie brzmi dla mnie goszczenie siatkarzy takich jak Wilfredo Leon, na przykład Erwin Gapet, Matthew Anderson czy Georgi Grozer w hali Urania. Aczkolwiek no, gwiazdy tego kalibru w Urani kiedyś grały, przecież tam zaczynała swoją historię Memoriał Wagnera. Pamiętam mecze z takimi firmami jak Modena, jak Sisley, Treviso świętej pamięci, Panathinaikos Ateny z Dawidem Murkiem czy Dante Amaralem w składzie. Lokomotiv wtedy jeszcze Białgorod, tak jak już przy Białgorodzie jesteśmy. Także to powrót do przeszłości byśmy taki mały mieli, gdyby tak się wydarzyło, no ale faktycznie wydaje mi się, że jednak szanse na to są stosunkowo niewielkie. Aczkolwiek no znając umiłowanie do różnych dzikich kart i takich nie do końca sportowych sposobów przydzielania zespołów, nazwijmy to, czy wybierania zespołów do przeróżnych turniejów ogólnie w siatkówce, nie wydaje mi się, żeby było to jednak niemożliwe. Mi też tak się nie wydaje, zwłaszcza, że w ogóle wspomnę, że nagrywamy ten podcast akurat 9 maja, to jest środa, więc trzeba po prostu wziąć pod uwagę, że za jakiś czas może to wszystko być nieaktualne. Natomiast wczoraj, czyli we wtorek 8 maja w audycji w Centrum Sportu Radio Centrum gościł prezes Asseco Resowi Bartosz Górski. On właśnie odnośnie występu Resowi w europejskich pucharach jeszcze nie określił jednoznacznie, jak to będzie wyglądać. Między innymi ze względu na to, że jeszcze nie wiadomo,
jak będą wyglądały europejskie puchary w przyszłym sezonie, więc chyba nawet jeszcze w CEF nie wiadomo, jak dokładnie, jakie puchary w ogóle będą i kto w nich będzie mógł zagrać, więc myślę, że tam może się sporo pozmieniać. Generalnie jeśli będzie to wyglądało tak jak teraz, czyli będzie Liga Mistrzów, Puchar CEF i Puchar Challenge, to prezes zapewnił, że Asseco Resobia w Pucharze Challenge nie zagra, a jeśli będzie miała szansę zagrać w Pucharze CEF, to w Pucharze CEF wystąpi. No i myślę, że to jest bardzo logiczne podejście do tematu. Ja powiem szczerze, nawet jak Indyk Polazetes Olsztyn prawdopodobnie nie zagra w Lidze Mistrzów, w szczególności, że jeszcze musiałby przejść przez kwalifikacje, a tam też mogliby trafić na rywala, który by im utrudnił grę i mógłby im przeszkodzić w awansie do fazy grupowej, ale nawet zobaczenie Sreczko Lisinaca w barwach Trentino, bo prawdopodobnie Trentino, tak, Trentino czwarte miejsce, tak, na koniec. Czyli prawdopodobnie Trentino wystąpi w Pucharze CEF, no bo drużyny włoskie raczej tego nie unikają, a Trentino czwarte miejsce na zakończenie sezonu zdobyło, no i to też byłaby nagroda. No i tak jak ten sezon po 10 latach w końcu walki o medale w przypadku Olsztyna był takim no niespodziewanym trochę prezentem, no to tak samo tym niespodziewanym prezentem byłby występ w europejskich pucharach. No i trzymam kciuki za to, żeby udało się dopiąć budżet i żeby kibice w Olsztynie mogli obejrzeć drużyny z innych krajów w hali Urania. Prezes klubu oficjalnie już poinformował, że skład na przyszły sezon jest zamknięty, więc można szukać właśnie pieniędzy na inne cele, no bo nawet gdyby się jakieś dodatkowe pieniądze znalazły, no to jak rozumiem, nieplanowane są żadne jakieś dodatkowe transfery i dokupywanie piątych, szóstych, przyjmujących czy środkowych, jak to w niektórych klubach czasem bywa. Będzie tu też, nie będzie też trzech przyjmujących, będzie czterech, żeby była jasność. No i faktycznie no jest chyba szansa. Może znajdą się takie pieniądze po takim sezonie, faktycznie byłaby to taka dodatkowa nagroda, aczkolwiek z drugiej strony no, nie tylko finansowo, ale i sportowo może to z kolei utrudnić Olsztynowi walkę w przyszłym sezonie, a ta walka wygląda na to, że będzie jednak cięższa i trudniejsza niż była w obecnych rozgrywkach. Ale zanim o kolejnym sezonie, bo powiedzieliśmy o meczu o brązowy medal, no to jeszcze opowiedzmy o tym marnym dwumeczu o medal złoty. PGS Krabbeł-Chatów mistrzem Polski. Tak właśnie czułem, że o czymś zapomnieliśmy. No właśnie, o czymś zapomnieliśmy, żeby nie padły zarzuty pod naszym adresem, że opowiedzieliśmy tylko i wyłącznie o spotkaniu o brązowy medal. No to nie zapominamy o tych spotkaniach, zostawiamy je sobie właśnie na deser. No i nie pomyliliśmy się, panowie, bo chyba każdy z nas wskazywał PGS Krabbeł-Chatów jako jednak nieznacznego faworyta rywalizacji finałowej, no ale z tego nieznacznego faworyta PGS Krab przerodziła się w znaczącego faworyta, no bo ona tak naprawdę Zaksę ograła łatwo i to było dla mnie największe zaskoczenie tego dwumeczu. Czy ja bym nie powiedział, że łatwo, myślę, że Skra po prostu bardzo dobrze zagrała i Zaksa nie była w stanie się jej przeciwstawić, ja bym nie powiedział, że to były łatwe zwycięstwa Skry. Wiesz co, nie chodzi mi tutaj o to, że nie wiem, Zaksa zaprezentowała się z jakiejś dramatycznej strony, czy to, że ujmuje PGS Krabbeł-Chatów. Chodzi mi o to, że finalnie na 7 rozegranych setów PGS Krab wypuściła Kędzierzynowi tylko jeden. I na to zwróciłbym uwagę. Ja wiem, że ten pierwszy mecz chociażby, gdzie wszystkie trzy sety rozstrzygały się no, na przewagi, bo tam do 23, do 24 i chyba do 23. PGS Krabbeł-Chatów, czy też na odwrót, więc to były zacięte mecze, natomiast chodzi mi o to, że no ja się spodziewałem jednak jakiegoś tiebreaka, może trzech spotkań, a to Skra wygrała to, no ja mówię, ja będę utrzymywał, że dla mnie jest zaskakująco prosto. Jeżeli spojrzymy na suchą taką statystykę po prostu, ile było rozegranych setów, no to faktycznie to jedyna taka jednostronna seria w całych tych playoffach. Natomiast zwłaszcza ten pierwszy mecz bardzo mi przypominał półfinałowe starcie Ligi Mistrzów z tego Final Four w Berlinie, kiedy Asseco Resobia pokonała PGS Krę też 3-0. Tam chyba wszystkie trzy sety były do 23, jeżeli dobrze pamiętam, także no niemal bliźniaczy wynik. I tak samo jak po tym pierwszym meczu w Bełchatowie troszkę wyglądało to tak, że zewsząd sypały się z jednej strony pochwały dla Skry, a z drugiej strony krytyka na Zaksę. Tak samo było, pamiętam, wtedy po tym meczu w Berlinie. To chyba wynika z tego, że mimo, że te sety były bardzo bliskie, to po prostu jakoś tak wizualnie
chyba takie panowało wrażenie, że jednak to Skra ma ten mecz w garści, Skra ma ten mecz pod kontrolą i de facto no, te wygrane końcówki bardzo bliskie jednak pokazały tę wyższość, która po prostu taka jakby optyczna była widoczna przez całe spotkanie. No ja nie ukrywam, że akurat tego meczu nie śledziłem tak w 100% skupienia, ale takie odniosłem wrażenie, może ty Filipie będziesz w stanie wyprowadzić mnie ewentualnie z błędu albo to potwierdzić. No, jeżeli spojrzymy na wynik, no to 2 punkty w każdym secie tak naprawdę najmniejsza możliwa różnica, ale jednak jakoś tak to po prostu wyglądało, że to Skra już po tym pierwszym meczu była zdecydowanym faworytem. Mimo, że właśnie to zwycięstwo było takie niewielkie, bo tak to wynikało jakby z wizualnej wartości gry obu zespołów. Moje zdanie właśnie jest takie, że Skra, pomimo tej niewielkiej różnicy w wyniku punktowym każdego z setów, jednak Skra wydaje mi się, że była po prostu lepszym zespołem, który miał więcej atutów w obu tych spotkaniach zresztą, nie tylko w pierwszym. No ale te wyniki setów mogą mylić, aczkolwiek myślę, że Skra po prostu i zaprezentowała lepszą siatkówkę, po prostu wydaje się być w lepszej formie na tym etapie sezonu. I zasłużenie moim zdaniem wygrała. Myślę, że podobnie jak w rywalizacji Gdańska z Olsztynem, zawiedli obaj atakujący. I Mariusz Wlazły i Maurice Torres moim zdaniem nie okazali się ważnymi postaciami swoich zespołów. Maurice Torres zagrał wręcz katastrofalnie względem tego, co prezentował, do czego przyzwyczaił nas w ostatnich spotkaniach. Zresztą myślę, że wynik efektywności równe 0%, łącząc oba spotkania. To mówi już wszystko. I to był zupełnie inny Portorykańczyk niż chociażby w meczach półfinałowych. Także to na pewno po stronie Zaksy. Oprócz tego myślę, że zawiódł Sam Dero, a Rafał Buszek myślę, że jakoś strasznie źle nie zagrał, aczkolwiek akurat on był zmieniany dosyć często przez Rafała Szymurę. W pierwszym meczu Rafał Szymura zaliczył bardzo fajne wejście, to w drugim meczu się to nie sprawdziło i Rafał Buszek dosyć szybko na boisko musiał wracać. Ja mam ogólnie takie wrażenie, że częściej powinien być zmieniany Sandero, aniżeli Rafał Buszek, ale jednak trener Gardini postanowił inaczej. Na dobre to ostatecznie nie wyszło. Zresztą w ogóle tak ogólnie mówiąc, to ciekawa sytuacja w odnośnie Kędzierzyna jest taka, że przychodzą najważniejsze mecze sezonu. Mecze, gdzie Zaksa nie musiała grać ćwierćfinałów. No i Zaksa te mecze kończy z sporą liczbą jak na siebie rezerwowych na boisku, bo i Sławomir Rungiewicz, i Rafał Buszek, i też wszedł na moment tam na przykład Kamil Semeniuk. Także no to takie trochę widać, świadczy o tym, że Zaksa, tak pobieżnie mówiąc, po prostu nie trafiła z formą na ten etap sezonu, bądź co bądź najważniejszy. Zresztą nawet mocno podkreślał to Wojciech Drzezga w pomyczowym studio Polsatu Sport. Trzeba zauważyć, że to nie jest pierwsza sytuacja, w której Andrea Gardini nie trafił z formą. No, w końcu przegrał Puchar Polski i to dość sromotnie. I wtedy właśnie po Pucharze Polski była mowa, że to w sumie to jest... To jeszcze on niczego nie przegrał w tym sezonie jest znaczącego, że Puchar Polski to taki płatek trochę do kożucha, nie daje awansu do Ligi Mistrzów, prestiż i owszem, ale tylko prestiż. Też przegrał też Super Puchar Polski, też warto o tym pamiętać. Chociaż to tylko jeden mecz, akurat jeszcze mniej znaczący niż Puchar Polski, ale z kronikarskiego obowiązku. Tak, więc wystąpił w 4 różnych rozgrywkach razem z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, no i przegrał Super Puchar Polski, przegrał Puchar Polski, przegrał Mistrzostwo Polski z PGS Grą Bełchatów, a te półfinały też, powiedzmy, pod kontrolą Zaksy stuprocentową nie były. No i zobaczymy, co będzie w Lidze Mistrzów. Trudno się spodziewać, żeby akurat nagle na Ligę Mistrzów ta forma przyszła. Natomiast no ciekaw jestem, czy kibice Kędzierzyna-Koźla zamieniliby zwycięstwo w Final Four Ligi Mistrzów na złoty medal, gdyby hipotetycznie to się wydarzyło. Ale myślę, że się nie wydarzy. Co do personaliów, no chyba... Znaczy jeszcze ci na moment przerwę, bo też warto może wspomnieć o tym, że trener Gardini przegrał też awans z grupy klubowych Mistrzostw Świata, ale akurat Zaksa była tam w takiej formie, że nie zarzucałbym trenerowi Gardiniemu złego przygotowania, po prostu Zaksa miała pecha, bo trafiła na bardzo mocnych rywali w grupie, aczkolwiek nie spisywałbym na minus tego turnieju. Wiesz, Filipie, gdybym wszedł na Twittera sfrustrowanych fanów Zaksy Kędzierzyn-Koźle i poczytał trochę opinii, to pewnie dowiedziałbym się, że ta forma na klubowe Mistrzostwa Świata to jeszcze spuścizna De Giorgiego i że jak miał przygotować formę Gardini już sam, to już mu się nie udało i w ogóle popsuł całą pracę Włocha i katastrofa. No ale fakt faktem, że jeżeli patrzeć na suche wyniki, to
to go nie bronią. Natomiast uważam, że trochę zabrakło w Zaksie dodania świeżej krwi i wydaje mi się, że zabrakło też po prostu drugiego przyjmującego, który byłby w stanie wesprzeć sama Dero, bo Buszek nie zagrał dobrze. No właśnie, tutaj pytanie od razu, jak już jesteśmy przy tym, czy Gardini to zepsuł, czy nie zepsuł. No to tak, dwie kwestie, które poddaję pod dyskusję. Czyli po pierwsze, czy Maurice Torres, mimo że miał naprawdę w zasadzie końcówkę sezonu, aż do finałów miał naprawdę bardzo udaną, no to czy jednak zastąpił Dawida Konarskiego? Po pierwsze, a po drugie, czy Rafał Buszek to był ten sam Rafał Buszek, co przed sezonem? No bo pamiętamy tak, no oczywiście był Kevin Tilly, ale go w tych najważniejszych meczach rok temu też nie było. Był właśnie Rafał Buszek. Czy to jest ten sam Rafał Buszek? Czy to był ten sam Rafał Buszek? A jeżeli nie, to czy dlatego, że po prostu Fefe de Giorgi trenerem wielkim jest? Co nie do końca potwierdziły jego przygoda z kadrą, czy nawet ostatnio z Jastrzębiem, mam wrażenie. Czy może po prostu dlatego, że Rafał Buszek to już nie jest siatkarz najmłodszy i po prostu jest to siatkarz o rok starszy i widocznie może nie wytrzymał trudów tego sezonu jako podstawowy zawodnik. Z tego też względu, a nie dlatego, że Andrea Gardini to nagle jakiś trenerski szarlatan. Pytanie o Rafała Buszka dosyć skomplikowane. Myślę, że tu na wielu płaszczyznach można by to rozpatrywać. A natomiast dużo prostsza sprawa wydaje mi się w przypadku Dawida Konarskiego. Jeśli ja miałbym wybierać, to zdecydowanie na dzisiaj wolałbym mieć z powrotem Dawida Konarskiego, aniżeli Maurice'a Torresa. Portorykańczyk zaczął bardzo fajnie wyglądać od dwóch meczów z VfB Friedrichshafen, Lidze Mistrzów chociażby, i później też był bardzo pozytywną postacią półfinałów z Interpolem AZS Olsztyn. Natomiast no, te finały kompletnie zawiódł i być może ma to związek z natrafieniem na rywala bardzo wysokiej klasy, co by też potwierdził jego występ na klubowych mistrzostwach świata, gdzie też moim zdaniem wyglądał dosyć kiepsko. A może bardzo klasowi rywale. A może akurat on trafił z formą, tylko że 6 spotkań wstecz, czy tam powiedzmy 3-4 tygodnie wstecz. No trudno jest powiedzieć. Bo to też tak trzeba powiedzieć, że akurat cała Zaksa wyglądała nie najlepiej w tym finale, więc to nie jest tak, że wszyscy grali świetnie, a nawet tylko Torres, więc być może to była kwestia po prostu przygotowania całego zespołu, może po prostu przedobrzyli na siłowni lub coś takiego. A może to była po prostu kwestia tego, że nagle postawił im się rywal bardziej niż im się stawiał na krajowym podwórku przez ostatnie 2 lata. Bo może oddajmy po prostu cesarzowi co cesarskie i przyznajmy, bo w zasadzie ta Zaksa Fefe de Giorgiego na poziomie nieco wyższym w Lidze Mistrzów rok temu też została zweryfikowana negatywnie. Może po prostu nie było drużyny w tamtym sezonie, która grała tak, jak grała w tych finałach Skra. A naprawdę moim zdaniem Skra mogła się podobać, bo idealnie ukryła swoje mankamenty i idealnie uwypukliła swoje największe plusy. No, tak, ja nie stwierdzę znacznie, o co tu może chodzić, natomiast myślę, że akurat warto bardzo mocno wziąć pod uwagę właśnie kwestię tego, z kim rywalizowała Zaksa w zeszłym sezonie, a z kim rywalizuje obecnie, bo tak krótko mówiąc, po prostu Skrę Bełchatów z tego sezonu oceniam wyżej aniżeli z poprzednich. Z tym, że no też akurat Skrę Bełchatów nie była moim zdaniem takim zespołem kompletnym, nie wszyscy zawodnicy zagrali na świetnym poziomie i tu kolejna sytuacja taka trochę podobna, jak miała miejsce w półfinałach. W ćwierćfinałach, gdzie no, Maciej Muzej dostał statuetkę MVP jednego ze spotkań, chociaż uważam, że był najsłabszym zawodnikiem na boisku. Tak teraz uważam, że pomimo tego, że Mariusz Wrazły dostał statuetkę MVP pierwszego meczu finałowego z Zaksu, to uważam, że on w tym spotkaniu był może nie najsłabszy, ale po prostu najmniej, powiedzmy, istotnym, bym powiedział, chyba zawodnikiem na boisku. Mam tutaj na myśli to, że on pomimo tego, że skończył mecz na niezłej skuteczności ataku, to chyba dopiero w trzecim secie policzyłem mu 2 piłki, które skończył, te piłki były wymagające. Jeśli inne piłki były wymagające, to on ich nie kończył, a znaczną część piłek, podobnie jak w tamtym meczu Macieja Muzaja, o którym wspomniałem, miał dużo ataków na pojedynczym bloku, generalnie był blokiem, mam wrażenie, odpuszczany przez większość spotkania. I miał po prostu ułatwione zadanie. Jeśli ja miałbym sobie wybrać, kim w tej skrze chciałbym być, to chciałbym być atakującym. Zaksa ewidentnie tutaj nastawiała się przede wszystkim na zatrzymywanie lewego skrzydła, zatrzymywanie środka, zatrzymywanie pipa. I w sumie no, miało to zdecydowanie uzasadnienie. Ale Mariusz Wrazły to skrzętnie wykorzystał w Bełchatowie. W Kędzierzynie było już znacznie gorzej i ja przyznam szczerze, że jednak takie tytuły
typu wlazły z znaczy to okej, to jest oczywiście ogromne osiągnięcie, wlazły z 9. mistrzostwem Polski, ale robienie z niego bohatera numer jeden tych finałów, no to troszkę jest coś dla mnie niezrozumiałego, bo on w najlepszym wypadku to uważam, że zasługuje na to może na 3. miejsce, a wydaje mi się, że jeszcze można byłoby ponad niego postawić oprócz dwóch no, oczywistych kandydatów, czyli Srećko Lisinaca i Milada Ebadipura, jeszcze ze dwóch kolegów w sumie z drużyny bym postawił też przed Wlazłego. Myślę, że biłby się o 4. miejsce, tak moim zdaniem, bo ja jednak do 1. trójki tak bez, może na razie zbytniego rozwykania się wskazałbym Srećko Lisinaca, Milada Ebadipura i Kacpra Piechockiego. A właśnie o 4. miejsce może względem powiedzmy ważności biłby się Mariusz Wlazły i pozostali zawodnicy Skryby Chłodów. Z kolei odnośnie Mariusza Wlazłego, mimo tego, że zepsuł sporo zagrywek, to jednak kilka asów serwisowych mu się udało posłać i to w dosyć ważnych momentach też, akurat za zagrywkę to bym go pochwalił, ale jeśli chodzi o atak, to nie jestem w stanie go jakoś mocno wyróżnić. Moim zdaniem zagrał co najwyżej przeciętny, biorąc pod uwagę to, w jakich sytuacjach musiał atakować. A też mam taką teorię, być może... Ja myślę, że PG Skrabełchatów raczej zwyciężyła w tym finale pomimo Mariusza Wlazłego, a nie dzięki Mariuszowi Wlazłemu. I szczerze przyznam, że intryguje mnie, kto będzie drugim atakującym w PGS Skrzebełchatów i kiedy prezes Piechocki, no i Roberto Piazza, czy osoby, które będą decydowały o przyszłości składu PGS Skrzebełchatów, dojdą do wniosku, że jednak czas Mariusza Wlazłego postawić w roli drugiego atakującego. No i pytanie, czy Mariusz Wlazły też byłby chętny, żeby taką rolę drugiego atakującego pełnić. Natomiast ja uważam, że on karierę w PGS Skrzebełchatów skończy. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że wydaje mi się, że w Bełchatowie już czas na małą zmianę pokoleniową, jeżeli chodzi o pozycję atakującego. I do tej pory dość nieudane eksperymenty z drugimi atakującymi, którzy raczej mieli być tylko i wyłącznie wsparciem, uzupełnieniem Mariusza Wlazłego, no to może czas na kogoś, kto byłby takim drugim Atanasiewiczem dla Wlazłego, czyli osobą, która no, gdzieś mogłaby go zastąpić, no bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o swój prime, to Mariusz Wlazły już ma go po prostu za sobą. Tak, na przykład rok temu ściągnięto jakiegoś tam nieznanego zmiennika dla Mariusza Wlazłego i to w sumie nie wiem, co Skra miała na myśli tak naprawdę, pozyskując takiego zawodnika, którego nikt na świecie nie zna i on się zupełnie na ataku nie sprawdził, no oczywiście się śmieję, nie sprawdził się na ataku, został przestawiony na przyjęcie, ale fakt, że poza Bartkiem Kurkiem, no to w ostatnich latach, jeżeli chodzi o zmienników Mariusza Wlazłego, to delikatnie mówiąc szału nie było i chyba faktycznie czas powoli na te zmiany, zresztą no gdzieś krążą takie plotki, że przyszły sezon może być ostatnim Mariusza Wlazłego i to taki będzie właśnie sezon, który już tak będzie powiedzmy pośrednio poświęcony na przekazanie pałeczki niejako. Troszkę może chyba Skra jednak żałować, że takiej decyzji Mariusz nie podjął już przed tym sezonem, bo mi się wydaje, że w Bełchatowie nikt nie zmusi Wlazłego do odejścia. To nie będzie sytuacja jak w Rzeszowie, gdzie jednak Jochenowi Szepsowi chyba powiedziano dość wprost, że no dzięki za wszystko, ale w przyszłym sezonie, mimo że masz ważny kontrakt, to ty u nas grać nie będziesz. Tylko tutaj chyba właśnie Wlazłemu nikt tak nie powie, a akurat troszkę Skra przegapia moment, kiedy mogliby ściągnąć zastępcę Wlazłego Polaka, bo jednak to zawsze był taki dodatkowy plus Wlazłego, no bo gdyby nie to, to w zasadzie Skra miałaby problem, żeby na przykład znaleźć miejsce dla Srećko Lisinaca. No i było dużo polskich atakujących na rynku akurat w tym okienku wolnych. Spośród tych, którzy są w kadrze, w zasadzie wolni byli wszyscy. A wolny w tym momencie został już tylko chyba Bartek Kurek, ale on akurat chyba niekoniecznie po tym, w jaki sposób opuścił Skrę przed rokiem, ma po drodze z prezesem Piechockim i myślę, że chyba właśnie za granicą ma Skra szukać tego przez rok jeszcze zastępcy, a później już następcy. A jeszcze taki paradoks, no bo w sumie gdy przychodził Aleks Atanasiewicz, to właśnie mówiło się niejako o podobnej roli, no i Atanasiewicza już dawno, dawno w Bełchatowie nie ma, a Wlazły jeszcze trwa. Może musi tutaj nastąpić odejście od tej formuły jednego zawodnika, bo to sytuacja naprawdę nietypowa, że zawodnik tej klasy jak Mariusz Wlazły nigdy z Bełchatowa nie wyjechał, nigdy nie sprawdził się w innej lidze, nigdy nie pojechał spełniać nawet swoich marzeń w ligach azjatyckich. I być może po prostu PGS Skrabełchatów musi zmienić trochę swój model, jeżeli chodzi o atakującego i po prostu no, pójść w to, że rekrutuje zawodników na sezon, dwa, trzy, cztery sezony,
z zawodników oczywiście jak do PGS Krabbeuchatów na wysokim poziomie, natomiast trudno jest mi spodziewać się tego, że będzie zawodnik, który znowu 16 lat, jak Mariusz Wlazły, rozegra i zdobędzie te 9 mistrzostw, no bo kto miałby takim zawodnikiem być, no powiedzmy sobie szczerze. Ludzie z zagranicy nie, no bo tutaj przywiązania do Skry raczej trudno się spodziewać aż na takim poziomie. Wśród Polaków chyba też takiego kandydata póki co nie widać. No tak, a też sytuacja jest taka, że Mariusz Wlazły z każdym rokiem staje się coraz starszy i nagle może się okazać, że Mariusz Wlazły znacznie obniży swój poziom gry, a gdyby Skra już teraz zainwestowała w któregoś atakującego tak na poważnie, to mogłaby być taka sytuacja, że ten atakujący mógłby się spokojnie ogrywać. A w razie, gdyby mu nie szło, to nadal byłby ten Mariusz Wlazły w odwodzie. Mariusz Wlazły wciąż całkiem niezły, momentami bardzo dobry, chociaż już bardziej momentami. No i tak trochę Skra chyba przegapia ten moment na zmianę zawodnika, zwłaszcza teraz biorąc pod uwagę to okienko transferowe, gdzie do wzięcia był Damian Szut, był Maciej Muza i był Łukasz Kaczmarek. No a pozostaje już chyba de facto tak, no chyba Bartosz Kurek, aczkolwiek nie wiemy, gdzie Bartek wyląduje, nie wiemy, jakie ma plany. Czy bardziej, żeby grać, czy bardziej, żeby zarabiać pieniądze, ale to już oczywiście tylko i wyłącznie jego kwestia, nie chcę tego oceniać. Do czego chciałem jeszcze przedtem nawiązać? Odnośnie też trochę tej roli drugiego atakującego, bo tak jak patrzyłem na to, jaką rolę odgrywał Mariusz Wlazły w tych finałach, to też pewnie nie do końca jest jego wina, bo jak się ma na środku siatki Lisynasa, to naturalnym jest to, że on absorbuje uwagę przeciwników bloku i nie do końca mogą się skupić akurat na atakującym, ale chciałem powiedzieć to, że jeśli wziąć pod uwagę, że największym chyba atutem w tych spotkaniach Mariusza Wlazłego była zagrywka i jak zagrywa Szymon Romacz, to tak trochę może nawet bardzo ryzykownie zaryzykuje tezę, że Skra by to mistrzostwo zdobyła nawet z Szymonem Romaciem na boisku. Bo jednak no, te piłki miał dosyć proste Mariusz Wlazły i pewnie Szymon by sobie z nimi też poradził. No a w zagrywce potrafi dołożyć, więc pewnie by to aż takiej straty nie było. Z całym oczywiście szacunkiem do Mariusza Wlazłego, bo bardzo go cenię. Nie zapominajmy jednak, myślę, o roli Mariusza Wlazłego, jeżeli chodzi o blok i również jeżeli chodzi o obronę, bo i w tym elemencie zdecydowanie Wlazły tutaj kilka ładnych akcji zaliczył. Prawda, mam nawet przed oczami kilka jego fajnych, znaczących obron w tym spotkaniu, rzeczywiście. Dlatego mówię, no to też tak trochę, oczywiście może nawet pół żartem powiem, ale myślę, że pod pewnymi względami dałoby się taką tezę obronić. Długo nam zajęła tutaj gdzieś ocena Mariusza Wlazłego i także rozważenie na temat jego przyszłości. Zasłużył też sobie na to, no bo jednak tak jak mówimy, 9 tytuł to chyba wśród takich nowożytnych siatkarzy to wydaje mi się, że jest jakiś rekord i chyba od czasów tam AZS-u, AWF-u, Warszawa czy Legii, które wygrywały gdzieś seriami, już nie jestem pewien, ale tam chyba nawet była gdzieś seria 10 zwycięstw z rzędu któregoś z tych warszawskich klubów, no to od tamtej pory chyba drugiego takiego siatkarza nie znajdziemy. Maciek Dobrowolski zdaje się 7 tytułów, ale on, żeby je osiągnąć w odpowiednim momencie, niejako przeskoczył z Bełchatowa do Rzeszowa. No, ale jeżeli chodzi o właśnie te finały, wracając niejako, no to powiedzieliśmy dużo o Wlazły, no to może powiedzmy o tych, których już anonsowaliśmy jako jednak zdecydowanie ważniejsze i istotniejsze postaci i godniejszych niejako kandydatów do tytułu MVP tych finałów. No właśnie, panowie, wyżej oceniacie wkład w mistrzostwo Skry, w to samo, powiedzmy, zwycięstwo finałowe. Milada Ebedipura czy Sreczko Lisynaca, bo mam wrażenie, że tutaj głosy są podzielone. No, ja od razu powiem, że nie podejmę się wybrania, kto był istotniejszy. Myślę, że po prostu wskazałbym ex aequo obu. Ja akurat wyżej postawię Milada Ebedipura, natomiast wynika to z tego, że ja po prostu uważam, że jeżeli przyjmujący i środkowy grają na bardzo dobrym, doskonałym poziomie, no to zawsze wyżej jednak postawię przyjmującego, no bo on ma troszeczkę trudniejsze zadanie, musi być cały czas na boisku, raczej sobie nie odpocznie, no i tym bardziej postawiłbym na Ebedipura z tego względu, że no Bartek Bednosz do najlepszych tych finałów raczej nie zaliczy. O Mariuszu Wlazłym powiedzieliśmy już wszystko. No to nie wszystkie piłki mogły pójść do Mariusza Wlazłego, no i spora część z nich szła do Milada Ebedipura, no i właśnie z tego tytułu ja akurat wyróżniam jego. Natomiast Sreczko Lisynac oczywiście no gdzieś tam kroczek za Irańczykiem. Milad Ebedipur był najlepiej punktującym na set siatkarzem z Skry Bełchatów w ogóle w całych playoffach. On dobywał średnio 4,35 punktu, a Mariusz Wlazły 3,76, więc to jest dosyć spora dysproporcja. O czym doczytacie więcej na sportowefakty.wp.pl. Proszę, bez kryptoreklamy. No nie taki krypto, jako autor takiego zestawienia chyba masz prawo niejako je zareklamować. Z tego miejsca zaznaczam, że nie roszczę sobie żadnych praw autorskich z tytułu podsumowania przygotowanego przez Filipa. Nie no,
Nie róbmy sobie żartów aż takich. Ale rzeczywiście, jak ktoś jest ciekawy tych tabelek, to też rzeczywiście zapraszam na artykuł w Sportowych Faktach. Sporo tam tych podsumowań jest i sporo fajnych rzeczy, myślę, że można z nich wyciągnąć. A właśnie, bo Michała, ty co sądzisz o tym, o tej rywalizacji o miano najbardziej, powiedzmy, po prostu MVP Eba Dipur, czyli Synac? Bo ty się jeszcze nie wypowiadałeś. Chyba jednak Eba Dipur właśnie z tego względu, o którym mówił Piotr, to nie były udane finały Bartka Bednoża. Lisinac zawsze zbiera, mam wrażenie, no jednak dodatkowe punkty trochę za efektowność swojej gry. On oczywiście był niesamowicie ważnym tutaj elementem tej całej układanki. Dołożył bardzo dużo również zagrywką, a to też się chyba z tym zgodzicie, że nie zawsze był jego najlepszy element, zwłaszcza pod względem regularności. No w tych finałach było naprawdę świetnie, natomiast no Eba Dipur niejako pociągnął rolę takiego tego jedynego odejścia naprawdę pewnego, jakie miał Grzegorz Łomacz na skrzydłach. No bo co do roli Mariusza Wlazłego to już mówiliśmy, to raczej nie był ktoś, kto kończył trudne piłki w tym dwumeczu. Bartek Bednosz troszkę jakby, nie wiem, myślałem już w Modenie, a może po prostu... Bo tu też nastąpiło troszeczkę takie, mam wrażenie, przekazanie pałeczki. Przez większość fazy zasadniczej mówiło się raczej, że Eba Dipur zawodzi, a to Bednosz gra nawet ponad oczekiwania. Mimo swojej tej roli takiej troszkę schowanej w przyjęciu, trochę a la Bartek Kurek kiedyś za młodu. Natomiast no, w tych meczach najważniejszych Bednoża jednak wyraźnie brakowało. Niko Pęczew dokładał wiele w innych elementach, ale akurat w ataku no niespecjalnie. I tutaj Eba Dipur zdecydowanie ciągnął tę grę na skrzydłach, a jednocześnie no jednak dokładał też dużo, jeżeli chodzi o samo przyjęcie czy o obronę. I trzeba go tutaj wyróżnić. I tak jak w skali całego sezonu Sreczko Lisinac mój numer jeden, jeżeli chodzi o Skrę Bełchatów, tak jeżeli mówimy o samych finałach, to jednak ciut wyżej postawi Irańczyka. Czyli podsumowując wywód naszej trójki, mianem najlepszego zawodnika meczów finałowych czy zmagań finałowych PGS Skry Bełchatów z Aksą Kędzierzyn-Koźle uznajemy Milada Eba Dipura. Myślę, że nie, zgodzicie się wszyscy, no bo dwa do zera, bo w sumie Filip się wstrzymał od odpowiedzi. Także statuetka szóstego seta trafi do Teheranu. Chyba akurat przyznawał w którymś z wywiadów Milad Eba Dipur, że on akurat nie pochodzi ze stolicy, tylko gdzieś z innego regionu Iranu, ale już nie będę udawał, że pamiętam z którego. No dobrze, tu ustaliliśmy, to myślę, że jeszcze zwróciłbym uwagę na dwa nazwiska. Na jedno ty, Filipie, już zwróciłeś. Kacper Piechocki zagrał lepszą serię od Pawła Zatorskiego. Hashtag fakt, nie opinia. Zgadzacie się? No jednak opinia oczywiście, ale wydaje mi się, że bliska prawdy, czy wręcz po prostu zgodna z prawdą. Moim zdaniem zgodna z prawdą. Ja uważam, że Kacper w obu spotkaniach finałowych i też we wcześniejszych nie odstawał, a w finałach po prostu był bardzo dobry. Mi jest bardzo ciężko się w ogóle do czegokolwiek przyczepić w przypadku występu Kacpra Piechowskiego i w finałach, i w ogóle w playoffach. No, jeśli spojrzeć na zestawienie przyjęcia w ogóle całych playoffów, to Kacper przyjmował bardzo dużo, a przy tym zaliczył najwyższy procent przyjęcia perfekcyjnego z całej stawki libero. Także uważam, że po prostu jeśli ktoś dotąd miał jakieś problemy ze znalezieniem jakichś twardych argumentów na to, że Kacper zasłużył na powołanie do reprezentacji Polski, tej szerokiej reprezentacji, to myślę, że te występy w finałach są takim twardym argumentem. Wyjąłeś mi to, Filipie, z ust. Właśnie do tego chciałem nawiązać, że dużo było wątpliwości, dużo było różnych opinii na temat tego, czy Kacper Piechocki powinien to powołanie do kadry uzyskać. Finalnie je uzyskał, no i Vital Heinen, chyba obserwując właśnie Kacpra w meczach finałowych, może stwierdzić, że podjął słuszną decyzję. I z tego miejsca też chciałbym wyrazić też swoje wyrazy uznania dla Kacpra, który mierzył się z dość niełatwą, niewdzięczną rolą jako libero PGS Skry Bełchatów. Bo jednak od zawsze posądzany gdzieś tam o kumoterstwo, tak bym to nazwał, jednak jego tata jest właśnie prezesem PGS Skry Bełchatów, Konrad Piechocki, i od zawsze gdzieś były wątpliwości, czy ten poziom sportowy Kacpra to jest poziom wystarczający na drużynę pokroju PGS Skry Bełchatów. No i chyba trudno lepsze udowodnienie właśnie takiego stanu rzeczy, czyli to, że on jest postacią pasującą do Skry, jak to, że właśnie był chyba najlepszym libero zmagań o medale w Plus Lidze, więc naprawdę czapki z głów. Tak, ja nieraz miałem różne zastrzeżenia do Kacpra Piechockiego i tak teraz po prostu szczerze przyznaję, że mi Kacper zaimponował swoimi występami
I po prostu uważam, że po prostu był najlepszy wśród liberów w tych playoffach. No to jeszcze zapytam, tak troszkę tutaj podkręcę. Jeszcze tylko tytułem, można tak ocierać tej wypowiedzi, bo wspomniałem przy tym o przyjęciu, ale też warto podkreślić jego grę w obronie. Mieliśmy sporo takich wymian, różnych zaciętych akcji i nieraz po kilka obron w jednej akcji udało się Kacprowi zaliczyć. Także też w elemencie obrony również zapisał się na plus. No to tak właśnie, żeby troszkę podkręcić dyskusję i gdzieś tutaj do tej beczki miodu dorzucić troszkę łyżkę, no nawet nie tyle łyżkę dziegciu, co po prostu zasiać ziarno wątpliwości, na ile tak dobra gra Kacpra Piechockiego waszym zdaniem mogła jednak wynikać z tego, że w przeciwieństwie do zdecydowanej większości sezonu przez długi czas w tej serii miał obok siebie nie Bartosza Bednoża, a Nikołaja Pęczewa, przez co no jednak jego zadanie w przyjęciu myślę, że tutaj było znacznie ułatwione. Trochę nie do końca tak było chyba w pierwszym spotkaniu, bo tam bardzo dużo piłek jednak przyjmował Bartosz Bednosz i Pęczew zaliczył właściwie tam epizodyczny występ, bo on pojawiał się do drugiej linii chyba tylko w dwóch pierwszych setach, nie, chyba nawet w trzech, ale gdzieś już dopiero w samej końcówce, gdy Bartosz Bednosz chyba schodził z zagrywki, to wchodził Pęczew i Kacper Piechocki przyjął wtedy bardzo dużo piłek, także to tak, też nie było tak, że jakoś znacząco Pęczew go odciążył, także on też swoją rolę w tym przyjęciu znacząco odegrał. I też podobnie było w drugim meczu, bo chociaż akurat tam więcej grał Pęczew już w przyjęciu, bo Bartosz Bednosz akurat dosyć szybko został zmieniony. Ja się tutaj zgadzam z Filipem, więc ciekaw jestem, jakie masz kontrargumenty, Michale. To mój kontrargument jest taki, że na wyjazdach w tych playoffach, bo to samo było w Olsztynie, chyba nawet w Olsztynie było to bardziej widoczne, ale Zaksa nie bardzo serwowała. Nie radziła sobie na tej zagrywce zbyt dobrze i tak, tutaj przyznaję ci rację, Filipie, że fakt, w pierwszym meczu raczej Pęczew sobie za bardzo tam nie pograł i może faktycznie tam Piechocki nie miał łatwiej ze względu na to, że miał obok siebie Bułgara, ale miał łatwiej po prostu ze względu na poziom zagrywki gości, który był znacząco gorszy od gospodarzy, to na pewno. I myślę, że ogólnie po prostu nie był najwyższy. No natomiast już właśnie w Kędzierzynie, tam gdzie Zaksa serwowała znacznie trudniej dla bełchatowskich przyjmujących, no to tam akurat właśnie było o tyle łatwiej Piechockiemu, że mógł się chyba jednak skupić na własnej strefie, nie zastanawiać, czy ma się przesunąć jeszcze pół metra bardziej, czy jeszcze metr bardziej, bo tam stoi Bartek Bednosz, który troszkę od tej piłki uciekał będzie. Aczkolwiek przyjmuję waszą argumentację. Mi się jednak wydaje, że no mogło mieć to trochę wpływu, ale oczywiście to nie jest tak, że tutaj coś chce Kacprowi Piechockiemu odbierać. Znaczy ja się generalnie zgadzam z tym, że łatwiej pewnie pracuje się na pozycji libero, jeśli ma się obok siebie Nikołaja Pęczewa, aniżeli Bartosza Bednoża, bo to też myślę, że nie ulega wątpliwości, tylko to jest kwestia wyważenia po prostu wpływu danego czynnika na właśnie na grę libero. Jeśli chodzi o tą zagrywkę z Zaksy, myślę, że zagrywka Zaksy w pierwszym meczu była bardzo czytelna. Oni wzięli sobie, tak jak zresztą Michale mówiłeś, na cel Bartosza Bednoża i nawet jak on był gdzieś blisko linii w piątej strefie schowany, to bardzo chcieli w niego trafić. I z kolei też po tym, jak on schodził z zagrywki, czyli jak przyjmował w pierwszej strefie, również Zaksa tam celowała swoje zagrywki i myślę, że trochę za to zapłaciła, bo to, że oni tam trafiali, to w większości oznaczało, że ta zagrywka nie była zbyt trudna, nie była zbyt skomplikowana do przyjęcia i nawet względnie nie najlepszy w przyjęciu, tak to nazwijmy, Bartosz Bednosz po prostu sobie bardzo dobrze radził. Więc mimo tego, że trafili go w pierwszym meczu chyba 28 razy, to on sobie świetnie z tym poradził i Zaksa na tym po prostu straciła. W drugim meczu było już trochę inaczej, bo dosyć szybko Bartosz Bednosz boisko opuścił, więc musieli trochę bardziej pokombinować, ale generalnie no właśnie po części może to, że Zaksa nie była w najlepszej formie, wpłynęło na to, jak zagrywali, a po drugie myślę, że nie najlepiej po prostu obrali sobie taktykę zagrywki na to spotkanie, tak mi się wydaje. No dobrze, no to jeszcze ja może kolejny temat do dyskusji narzucę. Czy Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Aleksandrem Śliwką, o tym się mówi, że on dołączy do Zaksy, i z Łukaszem Kaczmarkiem w miejsce Morisa Torresa, bo o tym też jest bardzo głośno, jeszcze nieoficjalnie, czy to sprawi, że Zaksa wejdzie na wyższy poziom sportowy? Bo ja śmiem wątpić. Ja myślę, że będzie znacznie mocniejsza w ofensywie. Z tego względu, że Łukasz Kaczmarek potrafi grać na niezłym poziomie w ataku, czy nawet momentami bardzo dobrym, nawet pomimo tego, że jest obciążony ogromną liczbą piłek, a w Zaksie przypuszczam, że tak nie będzie, więc on atakując mniej powinien być trochę lepszy. A z kolei uważam Aleksandra Śliwkę za lepszego w ofensywie zawodnika, aniżeli Rafał Buszek, Rafał Szymura czy Kamil Semeniuk, chociaż Kamil Semeniuk jeszcze jest nie do końca, powiedzmy, odkrytym przyjmującym, bo on grał względnie mało, a jak się pokazywał, to
akurat w ataku na pewno nie odstawał, ale jednak wydaje mi się, że Aleksander Śliwka wzmocni pozycję przyjmujących pod względem sił ataku. Myślę, że będzie to osłabienie względem zagrywki, jeśli przyjdzie Olek Śliwka. Łukasz Kaczmarek do Morysa Torresa, myślę, że w zagrywce to bardzo podobni zawodnicy. Natomiast obawy można mieć do przyjęcia, ale z kolei jeśli będzie na boisku i Sam Dero, i Łukasz Kaczmarek, i jeszcze Olek Śliwka, to myślę, że nawet z trochę gorszym przyjęciem oni na ataku będą potrafili spisywać się lepiej niż w obecnym zestawieniu. Także myślę, że to jednak mimo wszystko, mimo tego, że różne głosy da się znaleźć, to ja uważam, że Zasa będzie w takim zestawieniu mocniejsza. I też myślę, że Aleksander Śliwka nie będzie też jedynym znaczącym transferem Zachce na przyjęcie, a przynajmniej mam taką nadzieję. Właśnie, ja chciałem powiedzieć, że tym zamierzam się niejako wykpić od odpowiedzi, bo wydaje mi się, że Olek Śliwka to nie jest ostatnie słowo Zachce na przyjęciu. I też mam taką nadzieję, no bo gdyby tak było, to trochę byłoby to też niezrozumiałe z tego względu, że po prostu Zachce ma miejsce dla zagranicznego przyjmującego do pary z samym Dero. I byłoby nieco dziwne, że z tego miejsca nie ma zamiaru korzystać. No, mówi się, że ma zamiar, ale no jeszcze od zamiaru do sukcesu troszkę pozostało i tutaj podobno nawet sama postawa klubu w Final Four może mieć decydujące znaczenie. Nawet takie głosy docierają, chociaż wydaje mi się, że akurat jeżeli mówimy już o takich sytuacjach, to jak Zachce zagra w Final Four akurat pewnie nie będzie miało decydującego wpływu. Też jedno zdanie tak nawiasem, bo też w sumie myślę, że Rafał Buszek jest świetnym blokującym, dlatego pod tym względem Olek Śliwka mu trochę jeszcze nie dorasta, przynajmniej na razie. Dlatego uważam, że akurat jeśli chodzi o blok, to Rafał Buszek jest lepszym siatkarzem na ten moment od Olka Śliwki. Wielokrotnie mówiło się o tym, że składy są już pozamykane gdzieś tam w okolicach lutego, marca. I też nie wydaje mi się, żeby tutaj postawa w tym Final Four Ligi Mistrzów nagle miałaby coś znacząco zmienić, choćby z tego powodu, że spora część zawodników, którzy akurat byliby dużą wartością dodaną dla Zachsy, po prostu będzie już miała podpisane kontrakty i myślę, że jeżeli coś już się wydarzyło w tym temacie, to wydarzyło się znacznie wcześniej, no bo takich rzeczy po prostu nie zostawia się na ostatni moment. Natomiast tak, ja też życzę sobie tego, żeby Zachsa Kędzierzyn-Koźle dorzuciła na przyjęcie drugiego zawodnika, no bo wydaje mi się, że nawet jeżeli chodzi o podbój europejskich pucharów, no to właśnie kogoś do pary z samym Dero trochę Zachsie brakuje, żeby, chociaż przekonamy się, może akurat się okaże, że Rafał Buszek, albo inaczej, zgodnie z klątwą szóstego seta, okaże się, że Rafał Buszek Final Four Ligi Mistrzów zagra doskonałe spotkania, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie brakuje zagranicznego zawodnika na przyjęciu. No a skoro będzie Łukasz Kaczmarek, no to miejsce się zwalnia. No dobrze, przemyśliliśmy, jaka przyszłość czeka Zachsy, jeżeli chodzi o przyszły sezon, jeżeli chodzi o te transfery, które jeszcze nieoficjalne, ale już są tajemnicą Policzynela. Natomiast no ja jednak nie odpuszczę wam niejako, bo uważam, że jeszcze jeden zawodnik zasługuje na to, żeby co nieco o nim wspomnieć po tych finałach. Jest to Grzegorz Łomacz. Tu akurat porównałbym go z Rafałem Buszkiem pod takim względem, że mam wrażenie, że jakoś dużo łatwiej przychodzi wszystkim krytyka, właśnie czy to Grześka Łomacza, czy Rafała Buszka, niż chwalenie ich, a uważam, że Grzegorz Łomacz absolutnie zasługuje na pochwałę, chyba ogólnie po całym sezonie, ale już na pewno po tych finałach. Ja mam trochę mieszaną uczucia ze względu na to, że mam w pamięci sporo piłek do Bartosza Bednarza wrzuconych niedokładnie lub po prostu Bartosz Bednarz, nie wiem jak to ocenić, może nie akurat on gubił tempo, ale właśnie taki kamyczek do ogródka to właśnie jego współpraca z Bednożem, bo mam wrażenie, że nie ułatwia mu po prostu zadania swoimi wystawami, aczkolwiek pozostałe elementy już jednak na plus i po prostu też bym Grzegorza pochwalił z takim właśnie wyjątkiem piłek do Bartosza Bednoża. Ja myślę, że tutaj też osoby, które były odpowiedzialne za budowanie składu PGS Krybełchatów przed tym sezonem mogą triumfować, bo wątpliwości co do tego, czy Grzegorz Łomacz jest zawodnikiem, z którym Skra może walczyć o złoto, no były dość znaczące, w szczególności, że gdzieś tam ta magia Nico Uriarte jeszcze tkwiła w kibicach, obserwatorach, ekspertach, no ale okazuje się, że czasem siła spokoju, powtarzalność no potrafią mieć dużo lepszy efekt niż właśnie nieco wariacka gra innego typu rozgrywających. No i chyba Grzegorz Łomacz po prostu do PGS Kry idealnie się wpasował, no i tak, ja myślę, że tutaj plusik też dla Grzegorza. Jeszcze o jedną rzecz bym zahaczył, no bo od początku jak Grzegorz przychodził, no to ja właśnie twierdziłem, że
Jego najmocniejszą stroną jest chyba gra środkiem. Różnie oceniano to jego grę środkiem w tym sezonie, bo on czasami faktycznie no, nie rozpieszczał wystawami środkowych, ale to też wynikało z tego, jak dużo on po prostu piłek z jak niekiedy trudnych pozycji na ten środek wystawiał. No siłą rzeczy, jeżeli korzystasz ze środkowego niemal jak ze skrzydłowego, a tak czasem bywało w przypadku Srećka Lisinaca, no to też z automatu nie każda piłka może być idealnie pod rękę, tak jak nie każda piłka do skrzydłowego jest pod rękę, tylko skrzydłowy faktycznie ma po prostu łatwiej to skorygować. Natomiast myślę, że to, że Srećko Lisinac zagrał tak monstrualny sezon w ataku, bo tak możemy to chyba nazwać, no to jest też w dużej mierze jednak zasługa Grześka Łomacza. To nie tylko jest tak, że Serb nagle stał się aż o tyle lepszym zawodnikiem niż przed rokiem i zrobił aż taki progres nagle, tylko to też jest kwestia Grześka Łomacza. I w kontekście kadry, gdzie chyba no też trudno ukryć, że możemy mieć problemy na skrzydłach z siłą ognia, a z kolei no środek wydaje się w tym zestawieniu, które chyba wszyscy prorokujemy, czyli Nowakowski, Kochanowski, naprawdę ofensywnie z bardzo dużym potencjałem, choć każdy z tych zawodników to jest trochę inny typ gracza, no to może być jakiś plus dla naszej kadry, już tak troszkę wykraczając poza temat tych finałów. Na pewno tak, jakoś ciężko mi przedstawić jakiś kontrargument, także po prostu się zgadzam. To jeszcze tak kończąc dyskusję o Grzegorzu Łomaczu, wspominaliśmy o dobrym przyjęciu PGS Gry Bełchatów w tych finałach. No i nie zapominajmy o tym, że właśnie to dobre przyjęcie rozgrywającym bardzo w grze pomaga i też to, że Grzesia Łomacza oceniamy bardzo pozytywnie, wynika z tego, że miał piłkę po prostu dograną w wielu wypadkach na nos albo kilkoma krokami sobie do tej piłki dochodził, więc... No ale to nie odbieram absolutnie klasy sportowej Grzegorzowi i zgadzam się z tym, że dobrze grający środkiem rozgrywający może być pomocny kadrze, no ale myślę, że o temat kadry to temat na kompletnie inną dyskusję. No tak, siatkówka to system naczyń połączonych, zwłaszcza na tym najwyższym poziomie, więc faktycznie miał Grzesiek raczej łatwiejszą sytuację od Benato Newtiego, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem akurat w tych finałach po prostu wypadł lepiej. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o same finały. Natomiast jeszcze lekko poruszyłbym jeden temat. No zgodzimy się chyba, że 3 tygodnie po tym, jak dość obficie z Filipem, bo akurat Piotra wtedy z nami nie było, podsumowaliśmy fazę zasadniczą. Nie ma chyba sensu znowu wszystkiego tak dogłębnie analizować. Natomiast ja was zapytam może o tych zawodników, którzy najbardziej zyskali w waszych oczach w trakcie tych playoffów. I tych, którzy najbardziej stracili w stosunku do tego, co pokazali po fazie zasadniczej. Interesujące pytanie. Kto najbardziej zyskał? No, wydaje mi się, że no, z osób, które straciły, to jednak wskazałbym no, trochę Bartosza Bednoża, bo on, tak jak zresztą już wspominałeś w tym odcinku, Michale, że on bardzo długo ciągnął grę PGS Gry Bełchatów, tutaj trochę schowany w cieniu Milada Ebadipura, chociaż to też jest takie pytanie, że kto stracił dużo. No właśnie o to chodzi, że nie wiem, nie jest mi łatwo wskazać postać, o której jednoznacznie bym powiedział, że zaliczyła jakiś zjazd, bądź też weszła na wyżyny swoich umiejętności. Nie wiem, może ty Filipie pomożesz. Ja się zastanowię w międzyczasie. Właśnie też chciałem się zastanowić w międzyczasie, jak ty mówisz, ale no to już samo to, że muszę się dłużej zastanawiać, świadczy o tym, że chyba nie ma takiego siatkarza, który jakoś znacząco zepsuł swój obraz względem tego, co pokazywał w fazie zasadniczej. Myślę, że w przypadku Bartosza Bednoża można powiedzieć coś w tym stylu, że po prostu ktoś inny przejął od niego rolę liderowania Skrzy Bełchatów. I dlatego właśnie myślę, że jednak chyba Milad Ebadipur zasługuje na takie wyróżnienie. Znaczy, mówię pod kątem negatywnym, a pod pozytywnym, bo pewnie do tego zmierzę, rzeczywiście wskazałbym Ebadipura, ale nie przerywam już. No tak, no nie, no jeżeli tak na początek chodzi o te negatywne, no to w sumie faktycznie się zgodzę, że trudno tu kogoś wyróżnić, bo nawet jeżeli zgodzimy się, że atakujący na przykład zagrali słabo w tych seriach finałowych, dużym, małym finale, tak już na przykład w półfinałach byli wyróżniającymi się elementami swoich zespołów i tutaj chyba można ich usprawiedliwiać po prostu tą fizyką, no bo to chyba było widoczne bardzo u wszystkich w zasadzie. No a najbardziej, jeżeli chodzi, tak jak wspominaliśmy na początku odcinka, o rywalizację o brąz, tam już to było bardzo widoczne, bo tam jednak te 3 mecze w nogach dodatkowe więcej. I w sumie trudno faktycznie. No może trochę właśnie Bartek Bednosz, może trochę Rafał Buszek, może no,
ale ciężko mi powiedzieć, bo w sumie Rafał Buszek też nie ma za sobą jakiegoś niesamowicie udanego sezonu i też trochę krytyki zbierał już wcześniej i teraz było podobnie i w sumie no, trudno mi kogoś wybrać. Faktycznie tak zdecydowanie na minus. I ja prędzej byłbym w stanie wskazać nie w tych w perspektywie całego sezonu, a na przykład końcówki sezonu i początku playoffów, no bo tutaj faktycznie Maurice Torres się pokazywał z bardzo dobrej strony, chociaż ten sezon był dla niego średni. No i finały już nie były udane. Podobnie Robert Andringa, bardzo, bardzo dobra końcówka sezonu, bardzo udane mecze z Resowią, też dobre mecze z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, chociaż już może nie aż tak dobre, no ale z Treflem Gdańsk troszeczkę wypadł. W Olsztynie może też trochę Miłosz zniszczył, który też zaliczył fajną końcówkę sezonu, natomiast albo nie udźwignął presji, albo po prostu nie wytrzymał naporu ze strony środkowych rywali właśnie w tych zmaganiach z Gdańskiem. To z tych negatywów. Z pozytywów... Myślę, że to znaczy prościej. No Kacper Piechocki też, tak? Raczej mówiło się o tym, że jego sezon nie był najlepszy, a albo powiedzmy przeplatał dobre mecze z meczami słabszymi. O tych meczach słabszych mówiło się właśnie ze względu na to, powiedzmy, jego specyfikę i nazwisko. Mówiło się bardzo dużo. O tych lepszych nieco mniej. No i tutaj tak, on też to udźwignął, a poza tym wydaje mi się, że wszyscy zagrali mniej więcej na swoim poziomie. Sam Dero w zasadzie jak wrócił po kontuzji i grał średnio, tak i w finałach zagrał średnio, chociaż w drugim meczu miał bardzo fajne fragmenty gry i były takie momenty, że już on takim zrywem już chyba trochę rozpaczliwym w końcówce meczu drugiego właśnie próbował trochę Zaksy wyciągnąć za uszy, żeby jeszcze pograła dłużej z PGS Crow Bełchatów. No ale tutaj myślę, że Sam Dero środek Zaksy. No właśnie, środek Zaksy to jest też taki temat, czy oni mogą zaliczyć ten sezon i finały do bardzo udanych, no ale powiedzmy, że zagrali mniej więcej to samo, co w fazie zasadniczej. No i z mojej strony w sumie tyle. Ja tylko ograniczę się do dwóch nazwisk. Myślę, że znacznie zyskali grą w tych playoffach Kacper Piechocki i Milan Debadipur, a poza tym to jakoś nie potrafię tak konkretnie zawodnika jakiegoś jeszcze wskazać oprócz tej dwójki, a ta dwójka myślę, że zdecydowanie. To jeszcze powiem tak, bo teraz właśnie przyszło mi do głowy jeszcze jeden jakby aspekt, pod którym można to porównać. Tak jak typowaliśmy nasze czternastki sezonu, to tak jak mam wrażenie, jeżeli szukamy troszkę na siłę tych negatywów, to tak jak chyba po sezonie zasadniczym nikt nie miał wątpliwości, że Bentoniutti był najlepszym rozgrywającym tej ligi, tak chyba po tych finałach takie wątpliwości się troszkę pojawiły i tutaj Francuz mógł nieco stracić. A z drugiej strony, tak jak jednak, no chyba zresztą my też zgodziliśmy się, że Sreczko Lisinaca stawiamy nieco poniżej duetu Kochanowski-Nowakowski, tak z kolei właśnie po tych finałach chyba myślę, że Sreczko na to miejsce w tej szóstce, siódemce najlepszej całego sezonu jak najbardziej sobie wywalczył, no bo jeżeli mówimy o jednym z dwóch najlepszych zawodników serii finałowej, no to trudno, żeby tam miejsca dla niego nie było. To kto je traci? No to jeżeli stawialiśmy plusik w rywalizacji Nowakowski-Kochanowski tej bezpośredniej, no to chyba jednak Kuba Kochanowski będzie miał w przyszłym roku kolejną okazję. Dokładnie, w takich samych, powiedzmy, w bardzo zbliżonych warunkach do Sreczko-Lisinaca, bo prawdopodobnie właśnie zajmie miejsce Serba, więc i prawdopodobnie będzie grał z Grzegorzem Łomaczem i prawdopodobnie w bardzo podobnym systemie gry, tak powiedzmy, więc warunki będzie miał podobne do Serba. Jeśli chodzi o warunki zewnętrzne, natomiast warunkami fizycznymi to mocno odstaje akurat od potwora z Serbii. Tak, zwierzaka, jak to tytułują go zresztą oficjalne media klubowe, konta na portalach społecznościowych. No dobrze, to chyba na tyle to by było. I tak długo już widzę, że trwa nasze nagranie. Tak, coś się nie możemy pożegnać z tym sezonem. No bo i sezon był taki, że naprawdę smutno się moim zdaniem z nim żegnać. I troszkę szkoda, że to już się wszystko skończyło, bo naprawdę działo się dużo. I to ja tu akurat nie do końca się zgodzę, że działo się tylko w playoffach, bo uważam, że i ta faza zasadnicza, mimo że bardzo długa, to naprawdę z wieloma ciekawymi momentami. Z momentami, gdzie już wydawało się, że nikt Zaksie nie zagrozi. Z momentami, gdzie wydawało się, że nikt nie zagrozi Oniko, jeżeli chodzi o awans do playoffów. Z momentami, gdzie wydawało się na przykład, że z kolei Olsztynowi to granie w playoffach też nie grozi, trzymając się tej terminologii. A tu wiele niespodzianek naprawdę. Że groziło Bielsku, że już nie mają absolutnie żadnych szans, żeby się wykaraskać ze strefy spadkowej, no a walczyli do samego końca. Łuczniczce Bydgoszcz, że nie ma szansy, żeby spaść, a jednak okazało się, że trochę nerwów w Bydgoszczy też się pojawiło. Bardzo przyjemny sezon. Właśnie w tym miejscu, bo w sumie to troszkę to pominęliśmy, a w cieniu
tych meczów o medale Łuczniczka Bydgoszcz utrzymała się w lidze, tylko jeden set stracony, także tutaj akurat nasze typy się sprawdziły, że Częstochowa nie bardzo miała podejścia, aczkolwiek Częstochowa bez Bartosza Krzyśka w tych decydujących meczach, więc no też te ich szanse były mniejsze, no ale gratulujemy Łuczniczce Bydgoszcz, gratulujemy myślę zwłaszcza Piotrkowi Siniarskiemu, którego nieraz mogliście na łamach szóstego seta usłyszeć. No i też gratulujemy Kubie Bednarukowi, bo to nie był dla niego łatwy sezon. A udało mu się udźwignąć ten chyba nadmiar sytuacji pechowych, trudnych, niespodziewanych i za to szacunek. No i ciekaw jestem, jak tam dalej historia trenerska Kuby Bednaruka się potoczy, ale trzymam kciuki za niego. Z mojej perspektywy całe szczęście, że udało mu się utrzymać, bo trochę tak w tym naszym siatkarskim światku jest, że teraz sobie mówimy, że nawet gdyby Bydgoszcz spadła, to byłoby to, myślę, że zupełnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę ich sytuację kadrową, ich ogrom problemów z kontuzjami, z dyskwalifikacją Jakuba Ronki i tak dalej, więc teraz to wszystko miałoby jakieś uzasadnienie, natomiast minęłyby 3-4 lata i każdy by o tym zapomniał, większość by o tym zapomniała, mówiłoby się, no trener Bednaruk to jest ten, co spuścił Bydgoszcz z ligi, co to jest za trener i tak dalej. Bo po prostu byśmy już o tym nie rozpatrywalibyśmy tego pod kątem tego, jaki miał zespół i ile problemów kadrowych, więc całe szczęście, że po prostu bądź co bądź temu obiecującemu, co najmniej trenerowi, udało się wtedy utrzymać. Tak, a o tym, jak trudno walczy się z łatkami i na jak bardzo długo te łatki potrafią się przykleić, no pokazuje przykład Radka Panasa. No, gdzieś w pewnym momencie trener, który wskazywany był na wschodzącą gwiazdę polskiej trenerki, no i niestety upadek bardzo bolesny. No i podobnie zresztą to wygląda w przypadku drużyn, które spadły teraz z Plus Ligi. Ciekaw jestem, jak w Bielsku Białej i w Kielcach będzie wyglądała przyszłość siatkówki. Wydawało mi się niestety trochę, przynajmniej w przypadku Kielc, że w Kielcach był to zespół, który utrzymywał się niejako dzięki wsparciu mecenasów tam sportu i nie wiem, jak będzie wyglądała ta przyszłość kieleckiej siatkówki. W przypadku Bielska już się mówi o tym, że BBTS ma się połączyć z Włókniarzem Bielsko-Biała, no jakieś zmiany strukturalne, trudno mi powiedzieć, co z tego wyniknie, no ale w przyszłym sezonie kolejna szansa dla drużyn z pierwszej ligi na to, żeby się do tych wrót Plus Ligi wbić i zobaczymy. Może tym razem będzie to AZS Częstochowa. No to jak już tak trochę przy plotkach jesteśmy, to nie wiem, od razu podkreślam, że nie wiem, na ile to są wiarygodne, możliwe, że w ogóle, ale mówi się, że być może jednak Bydgoszcz wcale Plus Lidze nie wystąpi, także to też utrzymali się tak trochę, powiedzmy, teoretycznie. No tak, są jakieś plotki, że mogłaby ich zastąpić Nysa. Nysa, której trenerem ma zostać Krzysztof Stelmach i zastąpić swojego byłego siatkarza z czasów prowadzenia Indyk Polu AZS-u Olsztyn, czyli Piotra Łukę. No ale z drugiej strony Kuba Bednaruk pisał na Twitterze, że z prezesem pracują już nad składem na przyszły sezon, co by troszkę jakby no, zaprzeczało tym plotkom. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie, na ten moment możemy chyba jednak śmiało uważać, że to Łuczniczka Bydgoszcz w przyszłym sezonie w Plus Lidze zagra. No i właśnie, no przyszły sezon i tylko szkoda, że tak długo znowu na niego będzie trzeba czekać. Chyba tutaj się wszyscy panowie zgodzimy. No właśnie, hashtag dawać sezon. Hashtag dawać sezon, hashtag ile można czekać, hashtag po co sezon reprezentacyjny. To ja jeszcze z tego miejsca, skoro nam się tak na podsumowanie zbiera. Panowie, to była czysta przyjemność móc z wami obserwować i analizować, rozbierać na czynniki pierwsze to, co się działo na boiskach Plus Ligi i no i myślę, że to jeszcze nie koniec. A no to ja również oczywiście podzielam twoje zdanie, Piotrze. Dla mnie to również była wielka przyjemność z wami ten podcast odnośnie Plus Ligi prowadzić, bo myślę, że jeszcze spotkamy się w najbliższym czasie na co najmniej jednym odcinku dotyczącym podsumowania Final Four Ligi Mistrzów, także do usłyszenia wkrótce, a za ten sezon plusligowy bardzo wam dziękuję za miło spędzony czas. No i ja również się bardzo cieszę. Było to nowe, bardzo ciekawe doświadczenie. Udało nam się wypromować nową, wschodzącą gwiazdę polskiego siatkarskiego dziennikarstwa, co też mnie bardzo cieszy, bo w sumie no niejako moim pomysłem było zaangażowanie tutaj Filipa. Był dla mnie dość oczywistym kandydatem od samego początku i cieszę się, że udało nam się to wszystko zgrać. I naprawdę fajnie to działało przez ten cały sezon. 32 spotkania z wami, nie zawsze w pełnym składzie. W sumie chyba ty, Filipie, akurat zaprezentowałeś najlepszą frekwencję, tak mi się wydaje. No tak, no i dziękujemy wam za śledzenie razem z nami całego tego sezonu. Oby udało nam się wrócić w tym składzie również na jesieni.
i oby kolejny sezon był równie ciekawy, a może jeszcze ciekawszy. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie to wszystko. Kilka pomysłów mamy, ale na razie jeszcze ich nie zdradzamy. I może uda wam się, drodzy słuchacze, przekonać nas do tego, żebyśmy raz na jakiś czas opowiedzieli coś niecoś o sezonie reprezentacyjnym. No właśnie, bo to też nie jest tak od razu, zaznaczmy może, że teraz wyłączamy nagrywanie i słyszymy się dopiero na początku sezonu przyszłego Plus Ligi, także teraz prawdopodobnie jeszcze spotkamy się, żeby omówić Final Four Ligi Mistrzów już po jego zakończeniu. No a w międzyczasie pewnie mniej regularnie, ale też będziemy starać się coś nagrać, żeby komentować bieżące wydarzenia. Także pewnie będziemy się jeszcze dosyć często słyszeć. Mniej często niż do tej pory, ale jednak. I mniej regularnie przede wszystkim, bo myślę, że no sezon reprezentacyjny tak pędzący z takim nagromadzeniem meczów po prostu nie pozwoli nam tego tak też dokładnie śledzić, ale jak gdzieś przyjdzie nam wena, żeby o czymś podyskutować, to myślę, że faktycznie nie omieszkamy. No, ale jeszcze raz za ten sezon plus ligi, bo to już za nami, a jednak to był do tej pory główny punkt zdecydowania naszego podcastu. Możemy już wam podziękować, więc dziękuję ja, Michał Kwietko-Mębnowski. Bardzo dziękuję ja, Piotr Złoch. I również dziękuję, Filip Korfanty.